przeczytamy krótki fragment z przypowieści. Kapitel 30, rozdział 30, 24-28. Przypowieści Salomona, rozdział 30, werset 24-28. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Wenn wir das Neue Testament kennen, jeśli znamy Nowy Testament, und dann im Alten Testament lesen, i następnie czytamy Stary Testament, dann können wir erkennen, dass Gott Bilder gebraucht, to możemy rozpoznać, że Pan Bóg używa obrazów, die wir anwenden können auf uns, porównań, obrazów, które możemy zastosować do nas, um aus einer natürlichen Sache, aby z naturalnej, cielesnej sprawy, wie hier von Tieren gesprochen wird, na przykład jak tutaj jest mowa o zwierzętach, dann können wir eine geistliche Anwendung machen. Z takiej naturalnej sprawy możemy wynieść duchowe zastosowanie. Wir müssen natürlich manchmal aufpassen, i czasami oczywiście trzeba uważać, dass wir mit unserer Fantasie nicht zu weit gehen. Aby z naszą fantazją nie iść za daleko. Aber ich glaube, dass wir aus diesem kurzen Abschnitt doch etwas lernen können. Ale ja wierzę, że z tego krótkiego urywku tekstu na pewno możemy się czegoś nauczyć. Wenn wir das auf uns als Gläubige anwenden, jeśli zastosujemy to na nas jako wierzących, dann erkennen wir, dass wir auch klein in dieser, auf dieser Erde sind. To na pewno widzimy, że i my jesteśmy mali na tej ziemi. Wir lesen mal aus 1. Korinther 1 einen kurzen Abschnitt. Przeczytamy krótki kawałek z 1. Koryntian 1. Von Vers 26 bis, ja, wir können bis zum Ende, also von Vers 26 bis zum Ende. 1 Koryntian 1, 26 do końca tego rozdziału. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Also das Schwache hat Gott auserwählt. A więc to, co słabego, to wybrał Bóg. Das, was in der Welt keinen großen Namen hat. To, co w świecie nie ma dużego, wielkiego imienia, to wybrał Bóg. Das heißt nicht, dass nicht auch andere errettet werden können. To nie znaczy, że ci inni nie mogą być uratowani, zbawieni. Wenn wir aufmerksam gelesen haben, jeśli uważnie to przeczytamy, dann haben wir gelesen, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige. To przeczytamy, że niewielu mądrych, niewielu wysokiego rodu. Also auch daraus gibt es Gläubige. A więc są i tacy wierzący. Aber die Mehrzahl ist doch das, was dann kommt, schwach und unedel und töricht. Ale większość jest
to, co u świata nazywane jest głupim i słabym i niechwalebnym. Und dann dürfen wir doch lesen, auch in 1. Korinther noch. Ale pomimo to dalej możemy czytać, dass wir Weisheit von Gott haben, że mamy mądrość od Boga. Und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. I sprawiedliwość, i poświęcenie, i odkupienie. Aber wir haben das nicht aus uns selbst, ale nie mamy tego sami z siebie, sondern das ist uns von Gott gegeben. Ale jest to nam podarowane od Boga. Wir können uns nicht rühmen, nie możemy się sami chlubić, dass wir in uns selbst etwas haben, że my coś mamy z siebie. Aber wir dürfen uns rühmen, ale możemy się chlubić, dass wir den Herrn Jesus kennen, że znamy Pana Jezusa. Und immer wieder rühmen, was er für uns getan hat. I chlubić się z tego, chlubić, chwalić to, co on dla nas uczynił. Und in diesem Sinne wollen wir dieses Bild hier aus den Sprüchen uns jetzt einmal ansehen. I w tym kontekście chcemy rozważać ten urywek, ten kawałek tekstu z przypowieści Salomona. Also sind auch hier kleine der Erde. A więc są mali na tej ziemi. Vielleicht würden wir sagen unbedeutende Tiere. Może można powiedzieć, że nieznaczące zwierzęta. Aber das Wort sagt, dass sie mit Weisheit, dass sie Weisheit haben. Ale Słowo Boże mówi, że te zwierzątka mają mądrość. Von der natürlichen Seite verstehen wir, vom natürlichen her, wie es Tiere sind, verstehen wir. Z naturalnej strony, takiej przyrodniczej strony rozumiemy, dass Gott der Schöpfer alles das in sie hineingelegt hat, że Bóg Stworzyciel włożył to wszystko w te zwierzątka. Und das bewundern wir auch. I podziwiamy to również. Wie er die Tiere geschaffen hat, jak on stworzył te wszystkie zwierzęta, mit ihren ganz speziellen Eigenschaften, z ich wszystkimi specjalnymi właściwościami. Und wie alles auch auf der Erde irgendwie zusammenläuft. I jak to wszystko w harmonii na tej ziemi razem działa. Und von diesen vier hier hat jedes einen eigenen Charakter. I spośród tych czterech wymienionych tutaj zwierząt każde ma swój osobny charakter. Das gemeinsame ist kleine der Erde. Wspólną cechą ich wszystkich jest to, że są małymi na tej ziemi. Sie sind mit Weisheit wohl versehen. Że są zaopatrzeni w mądrość. Und doch sind sie in diesem Sinne ein Vorbild für uns. I w tym znaczeniu są przykładem dla nas. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk. Mrówki, słaby albo niesilny lud. Wir merken es gar nicht, wenn wir sie mit den Füßen zertreten. Nawet tego nie zauważamy, jak rozmiażdżamy je nogami naszymi. Und doch haben sie eine besondere Sache hier in diesem Text. A pomimo to w tym tekście wymieniona jest taka specjalna ich rzecz. Sie bereiten im Sommer ihre Speise, że w lecie zbierają swój pokarm, przygotowują go. Und haben damit für den Winter gesorgt. I dzięki temu mają, są zaopatrzeni na zimę. Da bewundern wir auch die Schöpferweisheit. I podziwiamy w tym też mądrość Stwórcy. Wenn wir so einen Ameisenhügel sehen, kiedy widzimy taki kopiec, takie mrowisko, können wir keine Ordnung erkennen. To z góry nie możemy za bardzo zauważyć tam porządku jakiegoś zorganizowania. Für uns ist das nur ein wildes Gewimmel. Dla nas to jest tylko taka dzika, takie dzikie miejsce. Und trotzdem hat jede Ameise ihre eigene Aufgabe. A mimo to każda mrówka ma swoje jakieś zadanie. Einige bauen am Nest, dass es immer wieder komplett ist. Jedne budują gniazdo, to mrowisko, aby cały czas było w dobrym stanie i kompletne. Es gibt zum Beispiel eine Besonderheit, die ich nicht wusste, die ich gelernt habe. Są też takie szczególne właściwości mrówek, których nie znałem, które się nauczyłem. Dass die Ameisen zum Beispiel von den Kiefern, diese nicht die Zapfen, sondern die Stacheln, die Kiefernzweige, was so runterfällt. Die Kiefernadeln, die ziehen sie rein, wenn sie durch die Sonne warm sind.
że mrówki biorą igły sosnowe w lesie. Also die Sonne hat diese Kiefernadeln erwärmt. Kiedy one są ogrzane przez słońce. Und sie ziehen sie in das Netz, damit ihr Nest dadurch warm wird. I jak słońce ogrzeje na przykład igły sosnowe leżące na ziemi, to mrówki zaciągają je do swojego gniazda i w ten sposób grzeją swoje gniazdo. Kiedy znowu ochłodzą się te igły, oddadzą swoje ciepło w mrowisku, znowu są wynoszone na zewnątrz. Das ist nur noch mal ein Beispiel für die Weisheit unseres Schöpfers. To jest tylko taki przykład na mądrość naszego Stwórcy. Aber jetzt geht es darum, dass sie Speise sammeln. Ale teraz chodzi o to w tym fragmencie, że one zbierają swój pokarm przede wszystkim. Sie legen sich also einen Vorrat an. Sie legen also einen Vorrat in ihren Haus. Więc muszą też jakoś naradzać się w swoim gnieździe. Und wir können das für uns sicherlich auf Gottes Wort anwenden. I możemy to dla nas w Słowie Bożym na pewno zastosować. An manchen Stellen im Neuen Testament wird es als eine innere, als eine Speise für unseren inneren Menschen bezeichnet. W Nowym Testamencie Słowo Boże jest często pokazane jako pokarm dla naszego wewnętrznego człowieka. Und ich muss jetzt noch einmal wiederholen, was ich gestern gesagt habe. I muszę jeszcze raz powtórzyć to, co wczoraj mówiłem. Weil es zu diesem Bild hier gehört. To też należy do tego obrazu. Wenn wir in der Jugend diese Speise sammeln, jeśli my za młodu zgromadzamy ten pokarm, im Sommer unseres Lebens, w lecie naszego życia, dann können wir uns im Winter davon noch ernähren. To wtedy w zimie możemy się z tego jeszcze nakarmić. Und das ist ein eindrucksvolles Vorbild für uns. I to jest bardzo, bardzo silny przykład dla nas. Und deshalb appelliere ich noch einmal an junge Gläubige. I dlatego apeluję jeszcze raz na dla młodych wierzących. Sammelt euch diese Speise, solange es Sommer in eurem Leben ist. Zbierajcie ten pokarm duchowy, dopóki jeszcze lato jest w waszym życiu. Und lest das Wort Gottes auch im Zusammenhang. I czytajcie Słowo Boże w całości, jak ono jest napisane. Damit sich der Text auch einprägt. Żeby tekst też był tak, żeby ten tekst był w was, był w was odciśnięty. Vielleicht darf ich mal ein Wort auch an Eltern richten. I jeszcze chciałbym jedno słowo skierować do rodziców. Und ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie źle. Ich habe mal von einem Bruder Folgendes gehört. Od jednego brata usłyszałem następującą rzecz. Er sagte, ich finde Kinderbibeln nicht gut. Uważam tak zwane Biblie dla dzieci, że nie są to za niewłaściwą rzecz. Nicht, weil etwas Falsches darin stünde. Nie dlatego, że jest tam może coś fałszywego. Nicht, weil die Kinder nicht mit biblischen Dingen vertraut gemacht würden. Nie dlatego, że dzieci nie powinny być zapoznawane z Biblią. Aber der Text prägt sich kleinen Kindern ein. Der Text kommt ale ten tekst, który tam jest napisany, zostaje zapamiętany, robi odcisk swój na tych dzieciach. Und es wäre besser. I byłoby lepiej, wenn sie den Originaltext in der Jugend hören würden, gdyby dzieciom podawać oryginalny tekst, od razu prawdziwy tekst, żeby one słyszały, a nie jakiś w stylu bajkowym. Und dass der sich in ihren Kopf einprägt. I żeby ten prawdziwy, oryginalny tekst odciskał się w ich głowie i był zapamiętywany. Deswegen meinte dieser Bruder, i tym ten brat miał na myśli. Und ich denke, dass er recht hat. I to miał ten brat na myśli i ja uważam, że miał rację. Es ist gut in der Familie den Originaltext der Heiligen Schrift zu lesen. Dobrze jest, aby w rodzinie czytać Pismo Święte, tekst oryginalny, nie jako bajkę. Wir kannten ein Kind
Wir kannten ein Kind. Znaliśmy jedno dziecko takie. Das Jesaja 53 auswendig konnte. Które znało na pamięć Izajasza 53. Nur weil ein alter Bruder dort am Ort. Tylko dlatego, że pewien starszy brat na tamtym miejscu. Jeden Sonntag dieses Kapitel las. Każdą niedzielę czytał cały ten rozdział. Ich weiß nicht, ob das gut ist, jeden Sonntag dasselbe zu lesen. Ich weiß, nie wiem, czy dobrze jest czytać cały czas to samo, każdą niedzielę. Ich gebe das nur mal als Beispiel, wie sich Kindern ein Text einprägen kann. Ale podaję to jako przykład, jak wielokrotnie powtarzana rzecz, wielokrotnie powtarzany tekst odciska się w pamięci dziecka. Also das, was wir in der Jugend gesammelt haben. A więc to, co my gromadzimy w naszej młodości. Und ich denke, wir verstehen, dass es auch eine Sache des Herzens ist. Myślę, że rozumiemy, że to jest sprawa naszego serca. Davon können wir im Alter dann profitieren. To z tego możemy później w naszej starości również czerpać. Ein schwaches Volk und doch mit viel Weisheit. Słaby ludek, a jednak z wielką mądrością. Dann finden wir hier im Deutschen steht Kliptax. Ich weiß nicht, was ihr im Polnischen habt. Als zweites in Vers 26. W niemieckim również, tak jak w polskim, w kolejnym wersecie jest użyty Borsuk, 26 werset. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was das für ein Tier ist. To jest góralek. W oryginale powinno być góralek. Dokładnie nie wiedziałem, co to za zwierzę jest. Ich meine, es sieht ungefähr wie ein Hamster aus, nur doppelt so groß. Myślałem tak, że to jest może taki chomik, tylko dwa razy większy. Aber es spielt keine Rolle, wie es jetzt aussieht. Ale to nie ma większego znaczenia, jak to zwierzę wyglądać ma. Wir bleiben bei diesem Bild hier. Pozostańmy przy tym przykładzie. Auch hier ein nicht... Jak świnka morska, tylko większa. Taka siwa. Tak to wygląda. Auch hier ein nicht kräftiges Volk. Jest napisane, że jest to ludek bez siły. Aber sie haben etwas Gutes. Ale mają w sobie jedną taką dobrą cechę. Sie bauen ihr Haus auf den Felsen. Budują swój dom w skale. Und dann fällt uns sicher sofort das Gleichnis ein, das der Herr Jesus gesagt hat. I na pewno przypomina nam się za chwilę podobieństwo, jakie powiedział Pan Jezus. Dass man sein Haus entweder auf den Sand bauen kann. Że swój dom można budować albo na piasku. Oder auf den Felsen. Albo na skale. Und wenn dann Sturm und Regen kommen, jeśli przyjdzie wtedy burza i deszcz, so sagt es der Herr in dem Gleichnis, tak mówi Pan w swoim podobieństwie, das Haus auf dem Sand stürzt ein, to ten dom na piasku zawali się, weil der Grund nicht fest ist. Dlatego, że podstawa nie jest mocna. Das Haus auf dem Felsen bleibt stehen, a dom na skale pozostanie stojąc. Weil es ein fester Grund ist. Bo ma silną podstawę. Und dann haben wir sofort die Frage, dann ist für uns die Frage sofort, wtedy mamy od razu pytanie, worauf bauen wir unser Haus? Na czym my budujemy swój dom? Welche Grundlage haben wir für unser Leben? Jakie mamy podstawy naszego życia? Glauben wir der Weisheit dieser Welt? Czy wierzymy w mądrość tego świata? Glauben wir den Grundsätzen in der Welt sind. Czy wierzymy w podstawy, które ma ten świat, die sich übrigens immer wieder ändern im Lauf der Zeit, które z biegiem czasu cały czas się zmieniają. Und daran sehen wir schon, wie unsicher das ist. I możemy widzieć, jak to wszystko jest niestabilne i nie jest to bezpieczne oparcie. Und wenn wir daran denken, dass die Welt ihr Leben ohne Gott führt. I jeżeli pomyślimy o tym, jak ten świat prowadzi swoje życie bez Boga. Die Ungläubigen werden Menschen genannt, die keine Hoffnung haben. To niewierzących można nazwać ludźmi, którzy nie mają żadnej nadziei. Dann spüren wir, wie unsicher dieser Grund ist. I widać, jak ten grunt jest niestabilny, nie jest bezpieczny. Aber wenn wir dann an den Glauben denken, ale jeśli myślimy w wierze, den Glauben an den Herrn Jesus, wierze do Pana Jezusa, wir haben ja gestern viel über Glauben gesprochen, wczoraj dużo mówiliśmy o wierze,
dann spüren wir, dass wir eine feste Grundlage haben. To wtedy odczuwamy, że mamy silną podstawę. Dann haben wir erstens die Vergebung unserer Sünden. Po pierwsze, mamy przebaczenie naszych grzechów. Und wir haben zweitens die Hoffnung, in der Herrlichkeit zu sein. I po drugie, mamy nadzieję, że będziemy w świętości, w niebie. Und es ist dann ganz egal, wie unser Leben verläuft. I jest to obojętne, jak nasze życie się potoczy. Ob wir gute oder böse Tage haben. I jest obojętne, czy mamy dobry, czy zły dzień. Wir wissen, wir sind in der Hand des Herrn. My wiemy, że jesteśmy w rękach Pana. Und wir haben die Herrlichkeit bei ihm vor uns. I mamy, mamy świętość i chwałę w nim, przed nami. Wenn wir auch schwach sind, wie hier diese Tiere, jeśli nawet jesteśmy słabi, tak jak te zwierzęta, wenn das von der Welt auch verächtlich gemacht wird, jeśli nawet świat pokazuje to, dann wissen wir doch, wo unser Fundament ist. Nawet jeśli świat na nas napiera, to wiemy, gdzie jest nasz stabilny fundament. Als die Jünger einmal in der Apostelgeschichte ist das. Pewnego razu w Dziejach Apostolskich czytamy o uczniach. Sie wurden vor das Synedrium gestellt. Byli postawieni przed Synedrium. Da ging es, dass Petrus und Johannes diesen Kranken gesund gemacht haben. Wtedy, kiedy Piotr i Jan uzdrowili chorego człowieka. Und dann liest man, dass die Pharisäer erkannten, dass sie unbelehrte Leute waren. To czytamy wtedy, że faryzeusze rozpoznali Piotra i Jana, że byli ludźmi nieuczonymi. Das war das, was wir im ersten Korintherbrief gelesen haben. To jest to, co czytaliśmy, to dotyczy się tego, co czytaliśmy w 1 Koryntian 1. Unedel, töricht, schwach. Niewysokiego rodu, to co głupie u świata i słabe, to wybrał Bóg. Die Pharisäer waren weise Menschen in der Kenntnis des Gesetzes. Faryzeusze byli mądrymi ludźmi w obeznaniu prawa i zakonu. Aber diese beiden schwachen Jünger, ale ci, tych dwóch słabych uczniów Pana Jezusa, hatten ein Fundament. Oni mieli fundament swój. Und die Pharisäer hatten dieses Fundament nicht. Ja, zapomniałem. Ja. I ci uczniowie mieli silny fundament Pana Jezusa, natomiast faryzeusze nie mieli tego fundamentu. Und daran dürfen wir denken auch für uns. I o tym powinniśmy też myśleć dla nas. Unser Haus steht auf einem Felsen. Aby nasz dom, nasze życie stało na skale. Ich muss genauer sagen, auf dem Felsen. Trzeba dokładnie powiedzieć, na tej jednej skale, na Panu Jezusie. Dann haben wir als drittes in Vers 27. Wtedy, i po trzecie, w wersecie 27. Die Heuschrecken. Mamy wymienioną szarańczę. Auch schwach, das steht jetzt nicht ausdrücklich hier. Również słabe stworzenie, tutaj nie jest to wymienione bezpośrednio. Aber es wird angedeutet. Ale jest pokazane, dadurch, dass sie keinen König haben. Że one nie mają króla. Es sieht von außen so aus, z zewnątrz wyglądają, als hätten sie keine Leitung. Jakby nie miały prowadzenia. Und das lesen wir, a jednak czytamy, dass sie geordnet ziehen. Że w szeregu, w uporządkowanym szyku wyruszają. Und wir dürfen das sicherlich auf den Heiligen Geist anwenden. I to możemy na pewno zastosować do nas odnośnie Ducha Świętego. Durch den wir uns leiten lassen wollen. Przez którego chcemy być prowadzeni. Ich lese mal einen Vers aus dem Galaterbrief. Przeczytamy jeden wers z listu do Galacjan. Zwei Verse, einmal aus Kapitel 5. Z rozdziału 5. Vers 25. Galacjan 5:25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Und vielleicht Vers 18 noch.
I jeszcze werset 18. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. In Vers 18 geht es mir darum. W wersecie 18 chodzi mi o to, da steht, ihr werdet durch den Geist geleitet. Że jest napisane, będziecie albo jesteście przez ducha prowadzeni. Und in Vers 25 haben wir gelesen, a w wersecie 25 przeczytaliśmy, wenn wir durch den Geist leben, jeśli według ducha lub przez ducha żyjemy, das meint, dass die Errettung, die wir haben, to tutaj autor ma na myśli zbawienie, które posiadamy, ein Werk des Heiligen Geistes in uns ist, które również jest dziełem Ducha Świętego w nas, dann haben wir die Verantwortung, to mamy wtedy odpowiedzialność, uns auch durch den Geist leiten zu lassen, abyśmy dali się prowadzić i postępować według Ducha. Und unser ganzer Lebenswandel, i nasza cała wędrówka naszego życia, soll unter dieser Leitung stehen, powinna być pod prowadzeniem Ducha Świętego. Und das führt dazu, i to prowadzi do tego, dass die Gläubigen eines Sinnes sind, einen Sinn haben, że wierzący mają jeden cel, jedną taką przewodnią myśl, ein Ziel haben, jeden cel. Wir wissen, dass wir durch unseren, durch die Sünde, so wie es sagen, wiemy, że poprzez grzech, das oft stören, poprzez grzech często jest to zaburzone. Aber grundsätzlich ist es so, ale dla zasady jest to tak, dass wir in diesem Sinne gemeinsam einen denselben Weg gehen, że w tym sensie wszyscy razem idziemy jedną drogą, gleiche Gedanken haben über das Leben, jednomyślność mamy i takie same myśli o życiu, gleiche Gedanken über das Heil, über die Errettung, takie same myśli na temat zbawienia i świętości, gleiche Gedanken auch über unsere Position in der Welt, takie same myśli odnośnie naszej pozycji w tym świecie. Wir lesen, ihr seid nicht von dieser Welt. Czytamy, nie jesteście z tego świata. Wir lesen, dass wir hier kein Bürgertum haben, oder Bürgerrecht haben. Czytamy, że nie jesteśmy, nie należymy do tego świata, nie mamy tutaj żadnej przynależności. Und das macht uns, das macht unsere Gemeinsamkeit aus. I to wszystko powoduje lub kształtuje naszą wspólnotę. Für die Menschen dieser Welt, die uns beobachten, dla ludzi z tego świata, którzy nas obserwują, ist es so wie hier in dem Bild, jest to tak, jak tutaj w tym obrazie napisane. Sie haben keinen König. Oni nie mają króla. Keine Autorität, die sie leitet. Nie ma jednego pojedynczego autorytetu, który ich prowadzi. Wir wissen, dass es in der Christenheit, Entschuldigung. Wir wissen, dass es in der Christenheit heute nicht mehr so ist allgemein. Ludzkiego, nie ma takiego autorytetu, który ich prowadzi. Wiemy, że w ogólnie rozumianym chrześcijaństwie nie jest już tak. Man sucht nach Autoritäten. Szuka się tam autorytetów ludzkich. Wir wissen, dass die katholische Kirche eine Autorität hat. Wiemy na przykład, że Kościół katolicki ma jeden swój autorytet. Der Papst dort in Rom. Papieża w Rzymie. Aber das ist nicht das, was der Herr möchte. Ale to nie jest to, co Pan chce w swoim ludzie. Wir haben zwar den Herrn im Himmel. Mamy Pana naszego w niebie. Aber wir werden geleitet durch seinen Geist. I jesteśmy prowadzeni przez Jego Ducha. Vielleicht ist für den Fremden das auch manchmal erkennbar. Czasami dla ludzi obcych jest to rozpoznawalne. Vielleicht als Beispiel in unseren Zusammenkünften. Na przykład w naszych, podczas naszych zebrań wspólnych. Wenn fremde Besucher da sind. Jeśli są ludzie z zewnątrz, którzy odwiedzają. Dann entsteht schon mal die Frage. To od razu powstaje w nich pytanie. Wer hat denn hier in den Zusammenkünften die Leitung? Kto ma tutaj podczas tego zebrania prowadzenie? Kto tutaj jest głową? Wo ist der Aufseher oder wo ist der Prediger? Gdzie jest ten pastor albo ten, który prowadzi to wszystko? Und wir dürfen antworten. I my możemy odpowiedzieć. Wir lassen uns oder möchten uns durch den Geist leiten lassen. My chcemy dać się prowadzić przez Ducha Świętego, żeby on był naszym przewodnikiem.
Und das darf dann so sein, dass wir, um das Bild hier zu gebrauchen, in geordneten Schalen. I tutaj bardzo pasuje ten przykład o szarańczach, że wyruszają w uporządkowanym szyku. Wir spüren auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Na pewno wyczuwamy odpowiedzialność, jaka tutaj też powstaje. Wenn wir noch einmal an den Vers aus Galater denken. Jeśli jeszcze raz pomyślimy o tych wersetach o Duchu Świętym z Galacjan. Wenn wir durch den Geist leben. Jeśli przez Ducha, w Duchu żyjemy. Lasst uns auch durch den Geist wandeln. To w Duchu też postępujmy i kroczmy. Was wir hier lesen, ist das Ideal. To, co my tutaj czytamy w tym podobieństwie i w liście do Galacjan, to jest stan idealny. Was wir auf der Erde heute sehen, natomiast to, co widzimy na Ziemi dzisiaj, ist das, was wir verdorben haben. To jest verdorben. Verdorben, schlecht gemacht. To jest to, co my popsuliśmy. Aber wir wollen doch jeder für uns persönlich noch einmal ins Herz nehmen. Ale każdy z nas osobiście niech weźmie sobie jeszcze raz to do serca. Dass wir uns dieser Leitung anvertrauen, że my chcemy temu jednemu kierownictwu się poddać. Und dass wir dann auch in diesem Bild eines Sinnes und einen Sinn haben. I w tym obrazie chcemy mieć jedną wspólną sprawę, jeden wspólny cel. Dann haben wir Vers 28 noch einmal eines dieser kleinen. I w wersecie 28 przypowieści Salomona 30, werset 28 mamy jeszcze jedno małe zwierzę wymienione. Für uns ist das vielleicht fremd, dass sie in den Häusern ist. Dla nas może to jest trochę nieznana sprawa, żeby jaszczurka była w domach, mieszkała. Aber im Orient ist das keine Ausnahme. Ale w kulturach wschodnich, w krajach cieplejszych nie jest to żaden wyjątek. Oder überhaupt in den warmen Ländern, wo diese Eidechsen viel vorkommen. Ogólnie w ciepłych krajach, gdzie więcej jest tych gadów. Dass sie auch schon mal in die Häuser kommen. Że one również wchodzą do domu. Auch hier ist das Bild ein schwaches Tier. I tutaj jest obraz słabego zwierzęcia. Man kann sie mit den Händen fangen, steht hier. Można złapać je w ręce, tutaj jest napisane. Und doch sind sie in den Palästen der Könige. A pomimo to są one w pałacach królewskich. Das kleine Tier, to małe zwierzę, an einem Ort, wo es nicht hingehört, na miejscu, do którego nie należy w ogóle. Ich sage das mal als Frage. Zadam to, powiem to w formie pytania. Ich meine, das Bild ist dann keine Frage. Myślę, że ten przykład, sondern eine Ermunterung, nie jest, ten przykład powinien być dla nas napomnieniem. Ich will es mal so versuchen zu erklären. Pocieszeniem. Powinien dla nas pocieszeniem. Chciałbym to wyjaśnić w ten sposób. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Społeczność z Panem Jezusem. Und die Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater. I społeczność z naszym Bogiem i Ojcem. Können wir so anwenden. Możemy tak zastosować, dass wir sozusagen im Palast unseres Königs wohnen. Możemy tak to przedstawić, jakbyśmy mieszkali w pałacu naszego króla. Wir verstehen, dass das eine geistliche Sache ist. My wiemy, że chodzi tutaj o duchową sprawę. Wir verstehen auch, dass die Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn haben, geistlich ist. Rozumiemy też, że nasza społeczność, jaką mamy z Panem, jest duchowa. Weil er nicht hier auf der Erde ist. Ponieważ nie ma go cieleśnie na tej ziemi. Aber wenn wir an den Epheserbrief denken, ale jeśli myślimy o tym, co jest napisane w liście do Efezjan, wo wir lesen, dass wir gesegnet sind, gdzie czytamy, że jesteśmy pobłogosławieni, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, każdym duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich, dann können wir verstehen, to wtedy możemy zrozumieć, dass wir dort wohnen, że my tam mieszkamy duchowo. Immer geistlich verstanden. Cały czas duchowo to rozumiejąc. Nicht, dass wir irgendwie auf schwärmerische Gedanken kommen. Schwärmen, das ist so etwas wie im Geiste etwas vorstellen, was nicht richtig ist. Bądźmy dalece od tego, aby duchowo nam wyobrażać sobie jakieś rzeczy, które
które nie istnieją lub są, są błędne. Przyjmijmy to wiarą. Aber mit unserem Glauben, durch unseren Glauben, können wir dort sozusagen wohnen. I przez naszą wiarę duchową można powiedzieć, że możemy mieszkać tam. Diese kleinen der Erde, ci mali tej ziemi, die verachtet sind, ci, którzy są znieważeni, haben einen Platz im Haus des Königs. Ci mają miejsce w domu króla. Das ist natürlich etwas, was wir uns immer wieder mal ins Gedächtnis rufen müssen. To jest taka jedna rzecz, którą cały czas musimy przypoływać sobie w myślach. Dass wir uns einfach mal hinsetzen, abyśmy czasami sobie usiedli, so einen Abschnitt lesen, taki jeden kawałek przeczytali, und in aller Ruhe darüber nachdenken, i w spokoju rozmyślali nad nim. Und dann einen Segen davon haben, i później, abyśmy mieli z tego błogosławieństwo. Wenn wir in dem Glauben für uns annehmen. Jeśli w wierze dla nas go zastosujemy. Aber vielleicht dürfen wir das Bild auch einmal in einer ganz anderen Hinsicht sehen. Ale być może ten obraz możemy zupełnie w inny sposób rozumieć. Wenn wir es mal ganz irdisch nehmen. Jeśli weźmie się ten obraz zupełnie ziemsko pod rozważanie. Paulus schreibt einmal in einem seiner Briefe, Paweł w jednym ze swoich listów pisze, da geht es um Grüße, die er aufschreibt. Er sollte, sie sollten Grüße, grüßt, aha, okay. Grüßt, gdzie chodzi o pozdrowienia, jakie Paweł pisze. Und dann sagt er umgekehrt, es grüßen euch die aus dem Haus des Kaisers. Umgekehrt. Er bestellt Grüße und er empfängt Grüße. Okay, w listach Paweł otrzymuje pozdrowienia i również pozdrawia. Also auch im Haus des Kaisers, również w domu cesarza. Wenn wir in dem Bild bleiben, in den Palästen des Königs, wenn wir das Bild hier nehmen, jeśli weźmiemy ten obraz w pałacach królewskich, tutaj jaszczurki, które mieszkają w pałacach królewskich, gab es Gläubige. Tam w pałacach królewskich również w domu cesarza byli wierzący. Und manchmal hat man sie gefangen. I czasami byli oni pojmani, więzieni. Hier, die Eidechse kannst du mit den Händen fangen. Tak jak te jaszczurki, które można schwytać rękoma. Und sie haben ihr Leben lassen müssen. I musieli pozostawić swoje życie. Und doch waren sie an diesem Ort, wo man Gott eigentlich nicht haben wollte. I pomimo to wielu wierzących było w tych miejscach, w których świat nie chciał ich mieć. Również ci wierzący w domu cesarza, których Paweł pozdrawiał. Das ist so eine kleine Anwendung. To jest takie małe zastosowanie, die wir aus diesem Bild hier auch machen können. Które z tego wersetu możemy również wyciągnąć. Aber ich denke, das Besondere ist doch, was Sie zuerst gesagt haben. Ale myślę, że przede wszystkim szczególne jest to, co najpierw powiedziałem. Dass wir einen Platz haben in den himmlischen Örtern, że mamy swoje miejsce w pałacu w niebie, w niebieskich okręgach. Heute auf eine geistliche Weise. Dzisiaj jeszcze w sposób duchowy. Und durch unseren Glauben. Przez naszą wiarę. Und später tatsächlich buchstäblich und wirklich. Ale później, w przyszłości, będzie to w rzeczywistości dosłowne będziemy tam mieszkać. Wir fassen das Ganze noch einmal zusammen. Postaram się jeszcze raz to podsumować. Wir als Gläubige müssen erkennen, jako wierzący musimy rozpoznać, dass wir im Grunde die Verachteten auf dieser Erde sind. Że dla zasady na tej ziemi jesteśmy znieważonymi ludźmi. Und vieles, was wir tun, ist schwach in den Augen der Welt. Dużo z tego, co czynimy, jest słabe w oczach tego świata. Gerade wenn es darum geht, auszuharren, in einer Situation zu bleiben, ohne dass wir sie ändern. Nawet jeśli chodzi o wytrwałość w jakichś sytuacjach ciężkich, które trzeba przetrwać. Der Mensch dieser Welt sagt immer, ich kämpfe für meine Rechte. Człowiek tego świata zawsze mówi, ja walczę o swoje prawa. Der Gläubige ist in der Regel jemand, der ausharrt.
wierzący dla dosady jest człowiekiem, który ustępuje. Und ich glaube, dass das auch manchmal mehr Kraft braucht, als zu kämpfen. I myślę, że bardzo często ustępować wymaga dużo więcej siły niż walczyć. Aber letztendlich haben wir Kraft in dem Herrn. Ale ostatecznie nasza siła jest w Panu. My mamy siłę od Pana. Der Apostel Paulus bekommt einmal von dem Herrn Jesus eine Antwort. Apostel Paweł od Pana Jezusa raz taką odpowiedź otrzymał. Meine Gnade genügt dir. Moja łaska wystarczy ci. Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Moja siła okazana jest w słabości. Und das ist das, was wir im ersten Korintherbrief auch gelesen haben. I to jest, tyczy się też tego, co czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian. Wir rühmen uns mit eigener Kraft. Nie chlubimy się naszą własną siłą. Wir verstehen, dass alles, was wir durch die Gnade tun können, rozumiemy, że wszystko, co możemy czynić przez łaskę. Letztendlich die Kraft ist, die von oben kommt. I ostatecznie nasza siła powinna być siłą, która przychodzi z góry. Und deswegen haben wir gelesen, wir rühmen uns nicht. I dlatego czytaliśmy, że my nie chlubimy się sami z siebie. Sondern wir rühmen uns in dem Herrn Jesus. Ale my chlubimy się w Panu Jezusie. Und dann möchten wir mit ganzem Bewusstsein i chcemy z całą szczerością als diese Kleinen auf der Erde jako mali na tej ziemi unserem Herrn Jesus folgen, naszego Pana Jezusa naśladować, der selbst der Verachtete war, który sam był tym znieważonym, der selbst in den Augen der Menschen schwach gewesen, który sam stał się słaby w oczach ludzi. Und wir wissen, welch eine innere Kraft in dem Herrn war. A my wiemy, jak wielka była wewnętrzna siła w Panu. Dass er das Werk am Kreuz vollbracht hat. Że wykonał to dzieło na krzyżu. Und in seiner Stärke. I w jego sile. Dürfen wir als Schwache. Możemy jako słabi. Unser Leben führen. Nasze życie prowadzić. Und das ist so ein typischer Kontrast in der Bibel. I to jest taki typowy kontrast w Biblii. Den man eigentlich nicht verstehen kann. Którego właściwie nie da się do końca zrozumieć. Schwach, słaby und doch stark. A jednak silny. Und wir möchten bei dem Herrn bleiben, i chcemy pozostać przy Panu, um in der Kraft seiner Stärke zu leben. Aby w sile Jego mocy żyć.